Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiejsza konferencja zwołana jest z okazji powołania nowego pierwszego trenera w naszym zespole. Jak Państwo już wiecie, bo wczoraj taką informację posłaliśmy, że praktycznie od wczorajszego wieczora nowym pierwszym trenerem jest Pan Michał Uwali z Serbii, z Belgradu. Trener, który mimo jeszcze młodego wieku ma już wiele doświadczeń i praktycznie od 18 roku, czyli już ponad 20 lat jest trenerem, począwszy od grup młodzieżowych poprzez koszykówkę zawodową. Trenował drużyny w Belgii, zdobywał mistrzostwo Belgii. Znany jest również z pakietów polskich. W okresie świetności po Pachu w świecie był też pierwszym trenerem. Tam występował w play-offach polskiej linii koszykówki. Następnie pracował w klubie właśnie w Serbii, a taką sztandarową pozycją jest oczywiście prowadzenie zespołu Crvenej Zvezdy Belgrad. Może dwa słowa tylko jeszcze o powodach. Po występach ostatnich naszej drużyny stwierdziliśmy, że jednak potrzebny jest nowy impuls. Nowy impuls tej drużynie, nowa świeża krew, zarówno w grze obronnej, jak i w grze w ataku. I mając na uwadze przede wszystkim bardzo duże doświadczenie trenera Uwalina, wierzymy gorąco w to, że w ten zespół właśnie zostanie wtłoczona ta nowa krew, ten nowy impuls, że zawodnicy po prostu jakby startują z nowej, otwartej pozycji. Każdy ma carte blanche, każdy może się teraz wykazać, każdy będzie realizował to, co trener będzie wymagał. Jednak to wzmocnienie sztabu szkoleniowego według naszej oceny jest bardzo potrzebne w tej chwili zespołowi. Trenerzy Jankowski i Blechacz zostają w naszym zespole, będą asystentami trenera Uwalina. Taka propozycja została przez trenera przyjęta, za co mu z góry już serdecznie dziękuję. I teraz może bym poprosił trenera, żeby sam wprowadził się w nasze szkolenie. Hello everybody. I'm glad because I'm back to the Polish league in Poland. When I was first time, it was successful. I hope also will be now. I know about team. I heard a lot of good stuff about organization and everything around. And I hope that together we will make our goals and that we give something new, and that this in the end will give a positive result. Yesterday night I come, and it's for me is now practically will be very fast to talk about other stuff, because I know that always people will ask what will happen. We will see what will happen. I can guarantee that we will work tough, and that fans will be proud on us, because we will fight from first to last second of all games till our maximum. My team never will survive, never will stop to fight, and this is something what I can guarantee you. Trener bardzo się cieszy, że ma szansę ponownej pracy w Polsce. Poprzedni jego pobyt w Polpaku w świecie zakończył się sukcesem. Mam nadzieję, że w tym roku powtórzy ten sukces. Słyszał dużo dobrego o organizacji klubu, ogólnie o klubie. Jest tutaj, jedno może zagwarantować wszystkim, że na pewno jego drużyny będą walczyły, jego drużyna nowa będzie walczyła od pierwszej do ostatniej minuty i fani mogą być pewni, że zostawią serce na parkiecie. Z pytaniami, natomiast taki stały element naszych konferencji, kiedy nowa twarz pojawia się w drużynie, wręczenie szalika. Tak, obaj trenerzy przystali na naszą propozycję, zadeklarowali pełną współpracę, zrozumieli tą sytuację i zadeklarowali
wszelką pomoc, jaka tylko będzie potrzebna trenerowi, zespołowi, będą działać tylko i wyłącznie na korzyść naszej drużyny. Kiedy zapadła właściwie decyzja o zmianie trenera? Ona zapadła, trener przyjechał wczoraj, czyli zapadła jakieś 20 godzin przed jego przyjazdem, także w sumie nie trwało to nawet doby, kiedy trener od podjęcia decyzji, dzisiaj jest czwartek, przyjechał w środę, czyli we wtorek wieczorem, gdzieś koło 20 dopiero była ta decyzja, może nawet troszeczkę później, kiedy wysłaliśmy sygnał do agenta i trener po prostu zorganizował się w błyskawicznym tempie. Szybko uzgodniliśmy podstawowe warunki naszego kontraktu. On jest, na pewno będzie trwał do końca tego sezonu z opcją na następny sezon, ale szczegóły takie już odnośnie następnego sezonu, to nie chciałbym teraz o nich mówić, bo one jeszcze będą przedmiotem jakichś negocjacji. Ważne jest to, że ważne było to, żeby załatwić to szybko i żeby uzgodnić te warunki, które obowiązują w tym sezonie do końca tego sezonu. I to było najważniejsze. Zrobiliśmy to w błyskawicznym tempie. Trener też, tak wspomniałem, zorganizował się bardzo szybko. Zorganizowaliśmy przylot i wczoraj już został przedstawiony zespołowi. Przedstawił zespołowi swoje credo, to co będzie wymagał, jak to ma mniej więcej wyglądać. Reszta po prostu wyniknie w codziennej pracy. Dlaczego właściwie doszło do tej zmiany, panowie, do pewnego momentu przed meczem, tam był ten ważny mecz z Siarką Tarnów Żegularzy, zapewnialiście, że nie ma tematu zmiany trenera, mimo że zespół przegrywał mecz za meczem, nagle jednak zmiana w waszym, nie wiem, myśleniu nastąpiła, czy mecz z Gorzelcu zdecydował? Nie, to znaczy wtedy jak mówiliśmy, że takiego czegoś nie ma, to nie było. My rozmawialiśmy wcześniej, analizowaliśmy mecze drużyny. Właśnie głównym tutaj akcentem było to, że według naszej oceny ten zespół nie za dobrze funkcjonował w grze obronnej. I trener Jankowski, nie ukrywamy, on to też bardzo dobrze rozumie, on nie ma takiego doświadczenia, nie spotkał się z wieloma sytuacjami, które występują w karierze trenerskiej. To jest młody trener, który też potrzebuje szkolenia i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jednak temu zespołowi potrzeba tego impulsu, że jesteśmy zdeterminowani na to, co żeśmy sobie założyli i taka była decyzja, żeby nie mieć też pretensji do siebie, że widzimy, że jednak zostaliśmy w pewnym momencie w miejscu i nic się takiego fajnego nie dzieje i w związku z tym wymyśliliśmy sobie, że ktoś musi dać tutaj impuls, ktoś, kto z niejednego pieca chleb jadł, który miał styczność z zawodnikami z różnych krajów, z różnymi charakterami, przeżył różne sytuacje podczas meczów i stąd taka decyzja. Trener Jankowski się dowiedział o tym, no nie wiem czy to jest takie ważne, ale jeśli to jest dla pana takie ważne, to dowiedział się wczoraj w południe, tak? Wczoraj, no przed południem.